Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności radnych i stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 24. sesję Rady Dzielnicy 6. Nowicy. Witam serdecznie gości, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Pana Marka Gawła, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ulicy Nabłonie, dyrektora Klubu Sportowego Brunowianka pana Andrzeja Szymika, jak również naszych mówców, panią Katarzynę Mitterstedt i kolegę. Pan Michał Wróblewski, ale nie filmujemy dzisiaj. Tak nie, dzisiaj słucham. Dzisiaj audio. Witam was serdecznie. Przedstawiam się porządku obrad. Punkt pierwszy, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji 22. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu sesji 23. Punkt czwarty, przyjęcie planu rzeczowego finansowego wydatku dzielnicy 6 Bonowice na rok 2013, druk nr 214. Punkt piąty, zmiana źródła finansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja Wojska przy ulicy Zarzeczy na wysokości szkoły podstawowej, ujętego w wieloletnim prognozie finansowej, w wieloletnim planie inwestycyjnym do realizacji w latach 2012-2013, druk nr 215. Punkcie szóstym, zmiana na liście rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania grupy joganowskich oraz zieleń, kół i sferu wraz z małą architekturą, druk nr 216. W punkcie siódmym, oświadczenia i komunikaty. Czy są jakieś propozycje zmian do porządku obrad? Nie widzę, natomiast do chwili obecnej wpłynęły do mnie dwa wnioski o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji z odstąpieniem od wymaganego 10-dniowego terminu złożenia projektu uchwał na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy. I są to wnioski w sprawie włączenia do porządku obrad dzisiejszej sesji opinii dotyczącej projektu uchwały Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ulica Nabłonie 15b i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu poprzez stopniowe wygaszanie, druk nr 217. I drugi wniosek to jest uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy 6 do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, druk nr 218. To jest ten okres ferii zimowej. W takim razie, ponieważ nie ma innych zgłoszeń, przystępujemy do głosowania. Pierwszy wniosek o wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ulica Nabłonie 15b i zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład zespołu poprzez stopniowe wygaszanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a pana radnego Świnę, członka zarządu, proszę o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał głosu? Również nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 7 porządku obrad. Kolejny wniosek, o którym mówiłem, dotyczył upoważnienia Zarządu Dzielnicy 6 do wydawania opinii oraz występowania z wnioskami, druk nr 218. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego wniosku pod obrady sesję, czyli tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. A pan radny o przyjęcie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał głosu? Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 8 porządku obrad. Natomiast ostatnim punktem porządku obrad będzie punkt 9, oświadczenia i
komunikaty. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Po uwzględnieniu poprawek porządek obrad został ustalony.